gdzie mogę znaleźć tą scenę z Forza Horizon 3? Wszystkie te rzeczy tutaj już sobie zrobiłem. Czekaj, gdzie to jest? O, tutaj. To już mam zrobione, także... Gdzie to może być? Mówicie, że gdzieś tutaj, koło tego miejsca. O, jest coś, widzę, widzę. Dobra. Ale go obróciło. Czekaj, tam się offroadem jedzie? Tutaj? Chyba tak. Czekaj, to musimy tu skręcić. A, okej. Okay. Mogłem wziąć coś offroadowego, a nie coś, co ma pół centymetra prześwitu. Dojedzie. Na szczęście to nie jest Spin Tires, no nie? Albo SnowRunner. Żebyśmy tutaj w błocie utknęli na stałe. Dobra, jaki samochód? Chyba w trójce to było Centenario, no nie? Był takim flagowym autem. Centenario było flagowym autem. Ooo. I czy jest klimacik waszym zdaniem? Tam było dużo było takich pustynnych klimatów w trójce, no nie? Ja bym chciał, żeby... to podium tutaj faktycznie było obrotowe. Bo zobaczcie, tutaj nawet to powinno być obrotowe, no nie? A wjeżdżasz na to i fura ci się nie obraca. Szkoda trochę. Fajnie jakby się postarali i spróbowali zrobić, żeby było bardziej obrotowo tutaj. Tamta scena poprzednia taka sama była, no nie? A ta fura by ci się obracała, mógłbyś sobie jakieś cinematic wideo nagrać, a tak to co? Co oni to zrobili? Obracaj kamerą, będzie podobnie, no. Dobra, i tak wygląda ta scenka. Sceneria ma oczywiście pasować do Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 odbywała się w Australii. Tam mieliśmy taki fajny deszczowy las, gdzie wszystkie te cienie i w ogóle to wszystko, ta grafika wyglądała mega, mega fajnie. No i Forza Horizon 3 była to też pierwsza Forza, która pojawiła się na PC-ty równocześnie z premierą na Xboxy i miała ogromne problemy na start z działaniem, z tego co pamiętam. Ja wtedy nie grałem jeszcze na kierownicy, grałem na padzie, ale osoby, które grały na kierownicach, miały mega problemy, żeby działało to wszystko dobrze. Ostatnio sobie próbowałem tam grać na kierce w trójce i do tej pory nie działa tam sporo rzeczy, jak na przykład hamulec ręczny. I nie mówię tutaj o Fanateku, który nie jest tak dobrze kompatybilny jak na przykład Trasmaster, ale mówię tu o właśnie Trasmasterze, w którym nie działało większość rzeczy. W tym na przykład, nie wiem, hydrołapa, skrzynia biegów działała, ale musiałeś sobie wybrać. Albo chcesz mieć sprzęgło, albo hydrołapę. Bo tak tylko można było przypisać przycisk. W grze, która jest typowo wyścigowa, no nie? No, trochę słabo. Widziałem tylko je na premierę. Gdzieś z którego to roku samochód jest? 16? 16. No i jakoś tak to Centenario przeszło bez większego echa w social media. Natomiast Huracanów możemy spotkać mega dużo gdzieś tam na Instagramach, nie Instagramach, jakichś wideo, innych YouTuberów i tak dalej, no nie? Natomiast Centenario mało spotykane na social media. No i możemy sobie tu foto zrobić Horizon. Widać, że to jest takie płótno, no nie? Jakby tak specjalnie to zrobili, żeby tu miało jakąś taką fakturkę. No spoko to wygląda. Tylko mogliby zrobić, żeby było obrotowe, co? Byłoby ciekawiej. Czy musimy skakać tym samochodem? Ciekawe. Street Race musimy wygrać i... musimy zatrąbić? Tyle? Trzymam garaż, żeby się nie zniszczyło, nie? To jest głupie, ale z drugiej strony do samochodów warto też podchodzić jako do sztuki. I tak część osób, które gdzieś tam sobie... gdzieś tam wpada na zloty samochodowe i patrzy, że jakiś tam zlot ma camber, parę milimetrów prześwitu, się zastanawia, jak tym samochodem jeździć, po co to, no nie? No i niby tak, to jest prawda, ale z drugiej strony można podejść do tego typu tuningów jako do sztuki i wtedy kompletnie zmienia się perspektywa. Po prostu te osoby, które tworzą te samochody, to są artyści, którzy rzeźbią w blasze, robią jakieś ciekawe kompozycje z tych aut, no nie? I po prostu je wystawiają. Niekoniecznie to ma spełniać funkcje pierwotne samochodu, prawda? Często też przyjeżdżają na zloty na lawetach i one nie służą temu, co normalny samochód. One po prostu mają cieszyć oko, no nie? I tyle. Będzie teraz Dirt Rally, będziemy z wulkanu zjeżdżać. O kurde, coś ty władował do tego auta!
Rzecz polega na tym, że to może być tylko australijskie marki. Ja pierdzielę. Ja nie wiedziałem, że... Co jest? Ja nie wiedziałem, że do tego jest taran. Pamiętam, że do któregoś auta można było coś takiego włożyć, ale nie wiedziałem, że do tego. O Boże, co oni zrobili z tym samochodem? Ciekawe, jak to będzie podczas wyścigu wyglądać. Tylko jeden maszyn samochód, nie? Znaczy z takim tym, zderzakiem. Nie widać go, no jak od przodu, jak od tyłu na ciebie patrzę, to nie widać, no. Ale śmiesznie to wyglądało przy wejściu do wyścigu. Ciekawe, czy jest regulowany, nie? Ten zderzak jego. Że można sobie docisk zwiększyć na przykład. Wyprzedził gnój. Dawaj go. Ładnie, masz zderzak duży, ty jesteś od spychania tutaj. Ty jesteś tym molochem. Nice. Weszło. Wiesz, przez to, że te samochody jest tak bardzo łatwo zdobywać, to się człowiek jakoś tak nie przywiązuje do tych aut, no nie? I na przykład ostatnio widziałem komunikat twórców Test Drive Unlimited Solar Crown, tej takiej gry, na podstawie której w ogóle powstała Forza Horizon, seria Forza Horizon. Po prostu gra z samochodami z otwartym światem. I oni powiedzieli, że ich nowa gra, że ich w nowej grze będzie trzeba się naprawdę postarać, żeby jakiś samochód zdobyć. Im droższy samochód w rzeczywistości, tym trudniej będzie go zdobyć w grze. I nie będzie tak, że będą jakieś wheelspiny, że w tych wheelspinach sobie od razu wylosujesz 3 nowe samochody. Wiesz, zrobisz jakiś lipny wyścig, gdzie gra praktycznie sama gra za ciebie i zdobędziesz 3 nowe samochody, nie? I w krótkim czasie masz już ponad 50 samochodów jako nowy gracz. I nie wiesz, który samochód masz wybrać, który będzie twoim ulubionym. A prawda jest taka, że każdy można tuningować tak, żeby jeździł fantastycznie. No poza jakimś tam starym strucnem typu Pilpe 50 albo coś takiego, no nie? To praktycznie każdy da się zrobić tak, żeby był naprawdę fajny do jazdy. No i tamci twórcy napisali właśnie taką ciekawą opcję, że będzie u nich ciężko zdobyć samochód, co myślę, że będzie mega, mega fajny. Bo dzięki temu właśnie bardziej przywiążesz się do danego auta, nie? A ja mam po prostu tak auta stunigowane, że okej, wiem, że ten samochód, którym teraz jeżdżę, on jest jakoś tam stunigowany, całkiem spoko się nim jeździ, ale wziąłem go sobie na konkretne zawody, bo była akurat ta marka wymagana, no nie? Żeby przejechać na mistrzostwa. Ale po tych mistrzostwach jakoś nie wiem, czy specjalnie będę do niego wracał, no nie? Moimi takimi samochodami ulubionymi są samochody, które mam zrobione do driftu. Nissan 350Z, jakieś tam
może Viper, może ten samochód Briana, ten Ford taki pick-up, no nie? Z tego obchodzenia australijskich rzeczy z Forza Horizon 3, to została nam do zrobienia jeszcze Centenario, czyli tutaj trzeba 6 gwiazdek zdobyć, czyli 2 razy na przykład po 3 skoczyć w Lamborghini. A możemy sobie to zrobić, bo to jest ciekawe. Tam będzie trzeba chyba jeszcze wyścig nocny pojechać tym Lamborghini. O, wiecie co, to będziemy musieli chyba stunigować. Albo, no nie wiem, w sumie są skoki, które może dam radę zrobić na 3 gwiazdki. Albo skoczyć na przykład po 3 razy za 2 gwiazdki. Tutaj gdzieś jest hopa wielka i jedzie się z asfaltu. O, tutaj jest, tu się jedzie z asfaltu. Czekaj, Grzechowi zaznaczę. Tutaj jedziemy, Grzecho, żeby wiedział, o którą mi chodzi. I tutaj można sobie skoczyć. Da radę bez tuningu, no dobra, to spróbuję. Ale kokpit wygląda, no i to jest Centenario. To jest samochód flagowy Forza Horizon 3. Myślę, że to jest ten sam model co w trójce, tylko wiesz, w piątce grafika wygląda lepiej i lepiej wyglądają cienie, generalnie wszystko prawie lepiej wygląda. Także ten samochód w środku wygląda mega, mega fajnie teraz. Głównie przez cienie, przez to, że lepiej teksturki są widoczne i tak dalej, nie? Zobaczymy, czy uda mi się 3 gwiazdki wbić. W sumie zjazd z autostrady też jest tam hopka, gdzie można łatwo sobie wbić 3 gwiazdki, no nie? A tutaj jest generalnie trudniej. O, skoczyłem, ale nie wiem ile. 3 gwiazdki? Bo już to mam zaliczone. Czy będę... Oczywiście jestem mocno zagrzany tym test drive'em nowym. Tylko wiesz, jeszcze nie ma żadnych konkretów. Nie wiadomo, jak gra będzie wyglądać. Moim zdaniem to będzie... prawdziwa konkurencja dla Forza Horizon. Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie. Oby. Bo wtedy i Forza będzie lepsza, i test drive będzie lepszy, no nie? Może nawet pokona Forza Horizon. Mam taką nadzieję. Lubię oczywiście tę grę, ale zawsze jestem otwarty na coś nowego. 407. No i co, zrobiliśmy te 3 gwiazdki, czy nie? Jeszcze musimy jeszcze jedna gwiazdka, czyli tam na tamtym wyścigu musiałem zdobyć tylko 2 gwiazdki. Tu musimy jeszcze jeden. Dobra, jedną gwiazdkę tu trzeba wbić tylko, to nie muszę się rozpędzać, nie? O, 200 metrów wystarczy. Dobra, to mamy zrobione. Jakie mamy następne zadanie? Następne to będzie chyba Street Race, tak? Tak, Street Race. To zajebiście, Street Race bardzo fajny. No i na końcu, po tym Street Race musimy sobie tylko Centenario zatrąbić. Także bardzo fajne. Znaczy wygraliśmy i tak, bo jechaliśmy w kooperacji. Ha, elegancko. No i teraz po wyścigu jedyne co musimy zrobić, to zatrąbić samochodem. O! I chyba powinno nam się zaliczyć, czy nie? Czekaj. Ja to muszę wygrać, ale nie w kooperacji, tylko muszę wygrać, że ja wygrać. Dobra, kontynuujemy i co? I teraz tylko zatrąbić mi zostanie po tym wyścigu, bo w końcu udało się wygrać. I uwaga! O! Zrobione. Okej. Okay. Welcome to Australia. Complete. No i proszę bardzo, tutaj sobie zrobiłem i tyle w sumie, no nie? Tutaj mamy jeszcze jakieś skoki do zrobienia, co mistrzostwa. Chyba takie głównie pustynne klimaty będą, zdaje się. Tutaj jeszcze mamy do zebrania te tabliczki, Horizon Australia Bonus Board. No i to tak, i to tyle jeśli chodzi o te obchody. A już... rozmawialiśmy o tych obchodach, nie? Że one są takie, no, bardzo biedne. Mogliby się trochę postarać mocniej, żeby było ciekawiej, no nie? Bo co, dali tego Vipera? Teraz właśnie, to jest ciekawe, ale nie było do wygrania Centenario, no nie? Tak jak wcześniej był Viper. Nie było specjalnej edycji Centenario, o. Tutaj mamy specjalną edycję Vipera i co, i na tym temat się skończy? Mam nadzieję, że nie. We'll be right back.
chyba czegoś więcej byśmy oczekiwali. W przyszłym tygodniu chyba będziemy obchodzić z kolei Forza Horizon 4, więc mamy Pila P50, no i Aston Martin 177, to jest bardzo fajne auto, spoko, że powraca do Forza Horizon 5, no nie? I co tu jeszcze ciekawego do zrobienia będziemy mieli? Są jakieś dinozaury, Event Lab, okej, okay. Fajnie, że się pojawił Event Lab, Playground, Drift Zone, o, jest eliminator do zrobienia w przyszłym tygodniu, także spoko, nie? Ale no, chyba byśmy oczekiwali od Forzy czegoś więcej na świętowanie dziesięciolecia, co?